Na początku sierpnia zmianie uległa organizacja ruchu w obrębie ronda imienia Jana Dębskiego w Łukowie, znajdującego się na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z ulicą Parkową. Zgodnie z nowym oznakowaniem pionowym i poziomym, zewnętrzne, prawe pasy ruchu na Alei Wojska Polskiego przeznaczone są obecnie wyłącznie do jazdy w prawo, natomiast pasy zewnętrzne, lewe, do jazdy na wprost i w lewo. Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych, powyższa zmiana ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, a w szczególności wyeliminowanie niebezpiecznych zdarzeń drogowych, do jakich dochodziło w obrębie skrzyżowania przy dopuszczeniu jazdy na wprost zewnętrznymi pasami ruchu.